Zato urodził się z matki Polki, uczyła w języku polskim, została przez cara zesłana na Syberię. Nadarzyła się okazja ucieczki. Znaleźli się na Alasce nad jeziorem Niedźwiedzim. Znaleźli ją Indianie wracający z polowania. Jej towarzysze byli już zamrożeni, zamarznięci, już nie żyli. Ją jeszcze uratowano. Przynieśli ją do swojej wioski i tam wyzdrowiała, dostała imię Tawach, Biały Obłok i wkrótce została żoną wodza. Satok był drugim jej synem. Przyjechała do Polski i tu ją zastała wojna. Satok był w transporcie kolejowym do Oświęcimia, z którego transportu w miejscowości Tunel pod Kielcami uciekł, znalazł się w partyzance. Darowano mu jego pobyt w Armii Krajowej, dostał glejt, mógł pisać, mógł pływać, pływał na statkach sobieskim, chrobrym, batorym. Ożenił się tutaj z Tucholanką, dlatego tu jego drogi wiodły nad Brdę. Przyszedł do mnie z propozycją, mówi, żebyśmy tu muzeum otworzyli. Jest to laska wojownika, tak zwany staw. Widzimy tu pazur drapieżnego ptaka strzelonego z łuku. Dzwoneczek z kastanietów hiszpańskich, Indianin dostawał pióro za każdy wyjątkowy czyn. Jeżeli miał już 32 pióra nazbierane, to nie, że skubał orła i już tyle posiadał, ale to znaczy, że tyle czynów miał. Rada plemienna nadawała mu w ten czas pozwolenie do noszenia pióropusza. I w takim pióropuszu indiańskim musi być co najmniej 32 pióra.